tak mały quiz. Jak często słyszeliście z ust polityka słowo pokora? Robert Biedroń, prezydent Słupska i człowiek roku Brief for Poland, bez trudu przyznaje, że prezydent nie wie wszystkiego i to właśnie z pokorą należy działać w polityce. Postawa godna pochwały, a także warta przeczytania wywiadu w naszym magazynie, bądź też obejrzenia go w formie wideo na brief.pl. Zapraszamy! Uwielbiam prowadzić samochód i pewnie wielu kierowców nie zrezygnowałoby z przyjemności prowadzenia auta. Ale jest też wielu takich, którzy z niecierpliwością czekają na pojawienie się samojeżdżących samochodów. Niestety, czy zastanawialiście się kiedyś, jakie decyzje te samochody będą musiały podejmować? Czy gdy będą mieli do wyboru albo wjechać w pięcioosobowy tłum, albo zabić kierowcę, na co się zdecydują? O takich dylematach moralnych piszemy na brief.pl w tekście Dominiki Bulskiej Moralność rzeczy. Niedługo zacznie się przedświąteczne zakupowe szaleństwo. W związku z tym Paulina Kostro sięga po raport Google'a i sprawdza, kiedy, jak, gdzie najchętniej szukamy naszych prezentów i co wkładamy do naszych internetowych koszyków. Zapraszamy na brief.pl i do zobaczenia!